Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu. Nie wyrządzajcie szkody ziemi, ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego. I usłyszałem liczbę opieczętowanych, 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: zbawienie Bogu naszemu, zasiadającemu na tronie i barankowi. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i starców i czworga zwierząt i na oblicze swe padli przed tronem i pokłon oddali Bogu, mówiąc: amen, błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. A jeden ze starców odezwał się do mnie tymi słowami: ci przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli? I powiedziałem do niego: Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie: to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i wybielili je we krwi baranka. Oto słowo Boże. Oto lud wierny, szukający Boga. Oto lud wierny, szukający Boga. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy, albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. Oto lud wierny, szukający Boga. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazywani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jaki jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się podobnie, jak On jest święty. Oto słowo Boże. Pan z wami i z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Oto lud wierny, szukający Boga. Gdy słyszę dzisiaj ten werset psalmu, który śpiewaliśmy, to jako proboszcz widzę was. Widzę duchowo tych, którzy przez internet się łączą, bo niektórzy dają znać o tym, że cenią sobie tę Eucharystię we własnej parafii, w tym kościele. Widzę w was ten lud wierny, szukający Boga. Nie twierdzący, że posiedliśmy Boga, że jesteśmy doskonali, ale ta propozycja życia Ewangelią jest moją propozycją. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a ja was pokrzepię. To słowa kluczowe ze śpiewu przed Ewangelią, które jakby zawierają główną myśl całej liturgii. Przyjdźcie do mnie wszyscy, bo jesteśmy rzeczywiście utrudzeni, obciążeni, a Jezus chce dziś nas pokrzepić, mnie i ciebie. A Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę i wokół Niego zgromadzili się Jego uczniowie. Tłumy wiedzą o Jezusie, ale Jego uczniowie mają odwagę wyjść na górę i jesteśmy Jego uczniami. I próbujemy wsłuchać się w dobrą nowinę dzisiejszej Ewangelii. Najpierw taka bardzo prosta myśl, że człowiek jest taką istotą żywą, która się wyróżnia spośród wszystkich innych istot żywych, które zresztą kochamy często. Tak jak rolnik szanuje zwierzęta, które dają mu życie, tak jak wielu kocha swojego pieska czy kotka, to jednak człowiek się różni od tych wszystkich najpiękniejszych istot żywych tym, że sobie zadaje pytanie, a co będzie po śmierci? To jest to, co nas wyróżnia. I człowiek pod każdą szerokością geograficzną, w każdej epoce pytał się o to, co będzie potem. I w różny sposób szukali ludzie odpowiedzi. Mamy te próby w różnych religiach, poszukiwań. Niektórzy próbują coś po sobie pozostawić, jakieś dzieło. Teraz młodzi nieraz potrafią takie strony internetowe czy facebookowe tworzyć, które będą żyć po śmierci nawet. Sztuczną inteligencję można do tego włączyć, opłacić abonament i mieć takie złudzenie, że ktoś będzie mógł ze mną rozmawiać po mojej śmierci. Czyli z taką sztuczną inteligencją, która będzie moimi słowami nawet się posługiwać. Takie jest wielkie pragnienie człowieka, żeby coś po mnie pozostało. To jest właśnie pytanie, a co będzie potem? To jest dużo więcej niż instynkt samozachowawczy, który też w nas jest. Taki naturalny lęk przed śmiercią, obrona, to, co jest wspólne dla wszystkich istot żywych. Jednak to nas wyróżnia. Takie pytanie, co będzie potem? I oto 2000 lat temu, byśmy nie błądzili, Bóg staje się człowiekiem i nam oznajmia dla mnie i dla ciebie, jeśli chcę być Jego uczniem, podpowiada drogę do szczęścia wiecznego, że po śmierci mam zapewnione szczęście wieczne, jeśli tylko zaufam Jego drodze,
że to jest dla mnie przygotowane, że nie muszę żyć w takiej wielkiej niepewności, co będzie potem, czy wręcz w rozpaczy, że potem nic nie będzie. Choć wiemy dobrze, są tacy ludzie, którzy sobie tego pytania nie zadają. Zwłaszcza myślę dzisiaj całe pokolenie, nie całe, ale bardzo wielu młodych ludzi zagubionych, często wychowanych bez pełnej rodziny, często takich, którzy nie doświadczyli prawdziwej przyjaźni, którzy nie doświadczyli tego, że w Kościele można znaleźć prawdziwych przyjaciół, zawiedzionych, nieraz zmanipulowanych przez internet, różne propagandy, nie zdają sobie tego pytania, co będzie daleko, ale sobie pytanie zadają, co będzie jutro albo dzisiaj. Cele życia ustawiają na dzisiaj, na jutro. Ja dzisiaj muszę wykorzystać pełnię wolności, maksimum przyjemności wycisnąć z życia dzisiaj, bo jutro to już będzie za daleko. I wiemy, że to jest utopia. Bo ci, którzy widzą cel życia bardzo blisko tylko, nie daleko, prędzej czy później to swoje pragnienie absolutnej wolności muszą skonfrontować z wolnością drugiego człowieka. To się musi zderzyć. Tak jak dzisiaj dla wielu feministek, zwłaszcza tak zwanych, własna wolność zderzyła się z wolnością poczętego dziecka. I to zderzenie jest bardzo bolesne. Gdy człowiek doświadcza, że nieraz nie ma tej absolutnej wolności, stąd wielki bunt i wielka wojna wtedy się rodzi, bo ja chcę walczyć o tą moją wolność. I rodzi się pytanie, czy droga Ewangelii, którą Pan Jezus nam pokazuje w błogosławieństwach, jest drogą realną dla mnie. Bo jest takie przeświadczenie, że to jest droga może dla niektórych, ale nie dla mnie. Dla mnie wystarczy droga przykazań Bożych, droga przestrzegania zasad prawa, żeby nie iść do więzienia. Droga taka przeciętna. Mi ta przeciętna droga wystarczy, bo ta to nie jest dla mnie. Ona jest skrojona dla wyjątkowych ludzi. A przecież przypatrzmy się. Przecież wielu z nas żyje tą drogą. Błogosławieni ubodzy, czyli ci, którzy nie mają pieniądza jako bożka. Owszem, zabiegamy o to, żeby godnie zarobić. Potrzeba tych pieniędzy. Ale są pewne granice. Pieniądz nie jest bożkiem dla mnie. Potrafię się zadowolić nieraz mniejszym pieniądzem, bo są inne wartości w życiu rodzinnym i tak dalej. Błogosławieni, którzy się smucą, którzy nie szukają przyjemności za wszelką cenę. Potrafię zrezygnować z pewnych przyjemności, gdy czuję, że to już granica jest przekroczona, że muszę się też nieraz zaangażować w coś innego. Błogosławieni cisi. Błogosławieni, którzy się smucą, którzy potrafią współczuć cierpiącym, a nie odpychać cierpiących, to nie dla mnie zadanie. Ja w cichości potrafię być cierpliwym. Ufam opatrzności Bożej. Jak to rolnik mówi, zasieje ziarno. Bóg da wzrost w swoim czasie. Czy takie głębokie przekonanie wielu rodziców, Bóg da dzieci, da i na dzieci. Ufam, przyjmę każde dziecko. To przecież program normalny. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Ja chcę po prostu żyć uczciwie. Taki jest mój program życia. Nie chcę przyjąć nieuczciwych propozycji, które owszem dają może szybko pieniądze na skróty, ale to mi nie pasuje. Błogosławieni, miłosierni. No czuję w sercu potrzebę podzielenia się z potrzebującymi. Roztropnie, mądrze. Ale to jest jakieś moje. Nie chcę być niemiłosiernym, a ponadto potrafię przebaczyć. To jest bardzo trudne. W życiu rodzinnym, najbliżej, sąsiedzkim, powiedzieć, Panie, ja Ci jednak przebaczam, gdy zwłaszcza prosisz o przebaczenie. Błogosławieni czystego serca. Przecież ja tęsknię za czystością. Tak samo w sferze seksualnej.
Wielu młodych sobie stawia taki projekt życia. Ja chcę w dziewictwie dotrzeć do małżeństwa. A w małżeństwie ja nie chcę używać środków antykoncepcyjnych. Chcę prawdziwej miłości przeżywać także ten wymiar mego życia. Taki jest mój program, choć nie jest on łatwy. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Przecież każdy z nas potrafi pokazać nawet palcem kogoś w swojej rodzinie, kto jest takim człowiekiem pokoju. Wokół tej osoby, ojca, matki, dziadka czy babci, kogoś, znajdujemy jakiś pokój w domu. On potrafi zjednoczyć nas wszystkich, tak szczególnie w wieczerzy wigilijnej czy w innych momentach. Jest człowiekiem pokoju. Przy nim jakoś jest lepiej. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Są gotowi nie chować, mówimy, głowy w piasek. Czy współcześnie nie chować głowy w tej poprawności politycznej. Ja się po prostu przyznam, uczciwie, otwarcie, pytam kolegami w pracy, w szkole, takie są moje poglądy, choć wiem, że będę za nie wyśmiany. A czasami możemy doświadczyć: błogosławieni, gdy ludzie wam urągają, prześladują was, gdy mówią kłamliwie wszystko, co złe na was z mego powodu. To jest pewna próba wiary, której się możemy tak po ludzku obawiać, lękać, czy ja rzeczywiście dam radę wówczas, ale Pan Jezus obiecuje, gdy przyjdzie na ciebie taka trudna chwila, do której dzisiaj nie jesteś przygotowany, ale wówczas dam ci moc Ducha Świętego. Wystarczy ci mojej łaski. W tych dniach przeżywamy te wielkie, burzliwe napięcia w związku z uchwałą Trybunału Konstytucyjnego. I w związku z tym ojciec Franciszek w tych dniach takie słowo do nas, Polaków, skierował. Przed paru dniami. 22 października obchodziliśmy liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II. W roku setnej rocznicy jego urodzin. Zawsze wzywał on do szczególnej miłości wobec ostatnich i bezbronnych i do ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Przedstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i świętego papieża Polaka proszę Boga, aby obudził w sercach wszystkich szacunek dla życia naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych, i dał siłę tym, którzy je przyjmują i troszczą się o nie, także wtedy, gdy wymaga to heroicznej miłości. Niech Bóg wam błogosławi, zwłaszcza wtedy, gdy wymaga to heroicznej miłości. Każde z tych błogosławieństw czasami w życiu może postawić mnie przed próbą heroicznej miłości. I wtedy rodzi się pytanie, czy rzeczywiście błogosławieństwa są realnym programem dla mojego życia? Nie sąsiada, nie tego powiemy lepszego w cudzysłowie, ale dla mojego życia. I odpowiedź jest chyba taka naturalna. To przerasta moje ludzkie siły. Ale Bóg daje w Eucharystii tę wielką moc, że to, co przerasta ludzkie siły, nie przerasta sił ucznia Pana Jezusa, który karmi się Jego ciałem i Jego krwią. To jest ta dobra nowina. To jest to źródło mocy i siły. I wiemy dobrze z naszego życia rodzinnego, naszych przodków, że ci, którzy rzeczywiście karmią się Eucharystia, niedziela w niedzielę, kilka razy w roku korzystają z łaski sakramentu pokuty, okazują się ludźmi, którzy nieraz potrafili dać świadectwo w ekstremalnie trudnych sytuacjach, a tak normalnie na co dzień po prostu żyli błogosławieństwami. A to życie błogosławieństwami, przyjęcie tego programu otwiera również drogę do niesienia pomocy naszym zmarłym. I to w formie najdoskonalszej. Mówimy odpustu zupełnego. Jeśli powiem tak, Panie, ja chcę ten program przyjąć. To jest mój program. Wiem, że upadam, wiem, że jestem słaby. To mi nie od razu wychodzi, ale ja ten program akceptuję. Jeśli potrzebuję dzisiaj spowiedzi świętej, to w najbliższych dniach skorzystam z tej łaski, przystąpię do sakramentu pokuty.
by przyjąć komunię świętą, pomodlić się na cmentarzu i powiedzieć komuś mojemu bliskiemu zmarłemu: wstań, ja tobie mówię, wstań. I choćby nasze cmentarze były zamknięte i przez policję strzeżone cały listopad, duchowo ja mogę stanąć i powiedzieć: wstań. Nikt nie jest w stanie zamknąć cmentarza tak, bym nie mógł pomóc mojemu najbliższemu zmarłemu. A później doświadczamy ich orędownictwa. Nie tylko tych wspaniałych bohaterów, których czcimy w Kościele jako świętych, błogosławionych, ale również tych, powiem, moich takich bardzo prywatnych, osobistych świętych. Nieraz to jest mama, ojciec, dziadek, babcia, ktoś bliski, syn. Ktoś, kto mi zawdzięcza szczęście wieczne. Przecież ktoś taki odwdzięczy się w dwójnasób. Jeśli on dzięki mojej modlitwie z czyśćca jest wyrwany do nieba, no to mogę przecież bardziej liczyć na jego pomoc niż na wszystkich innych świętych, bo on mi zawdzięcza to swoje szczęście wieczne. I to jest radość dzisiejszej uroczystości. Czy ta perspektywa nieba jest dla mnie dostępna? Jest droga, którą najprościej mogę pójść, nawet jak trochę błądzę, czasami w prawo, w lewo, ale nie idę do tyłu, bo biedni są ci, którzy tej drogi nie przyjmują i dokładnie w przeciwnym kierunku idą ku potępieniu wiecznemu. Oby się opamiętali. A przerażająca jest perspektywa, że ktoś może się nie opamiętać i rzeczywiście zejść na potępienie wieczne. Więc za nich też trzeba się szczególnie modlić. I tak ten przejmujący dla mnie obraz jest tych dzieci fatimskich, Jacynty, Franciszki, tych najmłodszych, którzy po wizji piekła mówią: my jako małe dzieci ofiarujemy codziennie różne ofiary, żeby moi bliscy inni nie poszli na potępienie wieczne. Ja chcę ich ratować. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Ta droga jest dla ciebie. Ja ciebie pokrzepię. Amen.